Witamy 30 grudnia 2022. Zaczynamy z Kirajza na Sosnowie. Więc jak widzicie, wszystko gigantycznie taje. Więc no nic nie pozostaje, jak tylko skorzystać z tego, że co jest. I tyle. No. Tylko jedna klasa niestety. Tylko dwójka. No to można powiedzieć, że zatoczyliśmy koło. Wrócamy na Sosów. Mam nadzieję, że zapowiadany deszcz nie pokrzyżuje tych planów. Ale jak widzicie, albo i nie widzicie, teraz widzicie, szału ze śniegiem nie ma. Ale to dotyczy wszystkich stacji narciarskich. Enduro Trail'e się tu pojawiły. No proszę. No więc trasy rowerowe Soszów postawił na rowerzystów też. Ski and Bike zresztą. No. Znaczy się, że będzie to też dostępne wszystko poza zimą. Chociaż w zasadzie teraz też by mogli jeździć. Nie mają śniegu na trasie, więc
czemu nie? No ja się do takich rowerzystów nie kwalifikuję, bo nie ma po prostu sensu. Ja po prostu nie jestem zwolennikiem takiego jeżdżenia na rowerze, ale inni są, więc lepiej niech se jeżdżą po wyznaczonych trasach, po jakichś torach, aniżeli samopas kajś po lasach i różnych łąkach, łęgach, jak to się u nas godo. Także jeśli chcecie, jedźcie na Soszów, Palenica. Myślę, że spędzicie dobrze czas. No, tu jeszcze beton po starym wyciągu widać. Tak, kiedyś tutaj był wyciąg orczykowy. Taki łomaniec był. Zresztą jego część pozostała tam u wierchu. A tutaj no ten wyciąg był wymagający, oczywiście. Tutaj trzeba było mieć dość dużo siły. Także, no cóż. Karnet drogi 85 zł. 3 godziny, no to 4 godziny stówa. Oczywiście ja posiadam kartę sympatyka stacji narciarskiej Soszów, która jest ważna do 2025 roku, dzięki czemu mamy zniżkę 10%, ale zawsze coś. Robili to tu do tych rowerzystów. Ale jeśli chodzi o to miejsce, to ja skupiam się na nartach. Nie będzie dzisiaj za dużo nagrywania, tylko jedna trasa czynna, więc 3 godziny to jest absolutnie wystarczający czas. Myślę, że pogoda, deszcze, które są zapowiadane, żeby nam nie pokrzyżowały tych planów. No ale niestety nie wygląda to zbyt kolorowo. Ma być coraz cieplej jak na razie. Nawet 15 stopni przez najbliższe dwa dni. Gdzieś tam na Dolnym Śląsku głosili, więc no, narzekali, że jest zima. Że śnieg padał. A teraz co? A teraz grupa blada. Oby tak nie było przez cały sezon.
więc muldowato jest, ale damy radę. Trochę nogi zabolały, plecy zabolały, ale to jest normalne. Więc trzeba się rozruszać. No w ostatnim czasie mało rowera było, mało w ogóle aktywności. Ja też swoją drogą miałem rehabilitację na przełomie września, października, więc też się nie ma co dziwić. Ale myślę, że będzie dobrze. I ten las już jest czeski. Pozdrawiamy pana z Andrychowa, który komentuje też moje filmy. Lucjan Andrychów, pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana Wojtka z Pisarzowic i wszystkich oglądających. Dzisiaj krótkie wideo, no bo tylko jedna trasa na Suszowie czynna. Widzicie armaty przygotowane do naśnieżania. Ale niestety zima nie chce nam tutaj powrócić. Zobaczcie, jako po tym już na maszyneria przygotowana. Piękna widoki dzisiaj. Firma tylko trasa numer 2. Piękne widoki. Hala Jaworowo widać. Od... no tam... były różne cyrki tam, ale... teraz ostatni mój wyjazd. Kiedyś też nie dzisiejszy. Ale ostatni udowadniał. Poprzednim razem został w tej drewni wjechał. Wjechał. Nie nagrywał sobie. No nie nagrywam wszystkich wjazdów, bo to jest najkrasza matrasa. Ale są mój ducha. Fajnie się jeździć. Jedynie to nie idzie. Także zapraszam na narki. Ojo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 . No właśnie.
pani leci wyszła z tego jak jest. No jeszcze lignę właśnie wtedy. No widać, co je na serce. Tak, co je na serce mordy. Wybaczcie, jak uczą jeździć na nartach, na Suszowie. Bała się pojechać na dół. Jedziemy na dół, a nie od razu. Jedzie, jedzie. Zapowiadali deszcz, trochę kropiwo, ale się wykropiło i wybrało. Zobaczcie, przyszli na przodzie i bardzo dobrze. Nie życzę, nie życzę go pod tym kuterem. Chyba się sum nauczył jeździć na nartach za bajsla. Pokazywałem wam to miejsce w Brunowie. Tutaj też się nauczył jeździć na silnej górce hajkicowej. Potem Alenica, właściwie wcześniej były w tej rowinki niedaleko mi się. Widzicie? Super. Kończymy na dzisiaj. Cieszę się. Idę zaś.